Franek chce napełnić wodą kulisty balon. Balon rozciąga się do osiągnięcia promienia 6 cm. 6 cm. Objętość kuli o promieniu R wyraża się wzorem V od R równa się 4 trzecie pi R do trzeciej. Ile wody może Franek wlać do balonu? No dobrze, to jest chyba dosyć proste zadanie. Ta objętość jest funkcją promienia. Przepiszmy jeszcze raz. V to jest nazwa tej funkcji, objętość. I R jest tutaj argumentem i ta funkcja, wartość tej funkcji w punkcie R to jest 4 trzecie pi R do trzeciej. No i teraz ile wody Franek może wlać? No musimy obliczyć objętość maksymalną tego balonu, czyli w miejsce R musimy wstawić 6. Prawda? Tutaj, żeby obliczyć wartość tej funkcji dla R równego 6, no w miejsce R w definicji wstawiamy po prostu 6, czyli liczymy V od 6, V od 6 równa się 4 trzecie pi, no i ten argument jest 6 do trzeciej, prawda? No i teraz policzmy, ile to jest. To jest 4 trzecie pi, 6 do trzeciej to jest 6 razy 6 do kwadratu, czyli 6 razy 36. Tutaj możemy skrócić. Tu jest 6 przez 3 to jest 2. Czyli to jest 4 razy 2 razy 36 pi. 2 razy 36 to jest 72, czyli 4 razy 72 pi. I 4 razy 70 to jest 200. 4 razy 2 to jest 8, to jest 288 pi. No i jaka jest jednostka tej objętości? No ponieważ promień jest w centymetrach, tu mamy podane 6 cm, to jednostką objętości, skoro promień jest w centymetrach, to jest centymetrów do trzeciej, czyli centymetrów sześciennych. Czyli Franek może wlać 288 pi centymetrów sześciennych. No pi jest, gdybyśmy chcieli to jakoś, ile to naprawdę jest, no to jest 288 razy 3, 14, no to jest tyle, ile tam jest. 3 razy 28 to jest 84, no około tam 900 cm sześciennych, czyli troszkę mniej pewnie niż 1 litr.